Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, witam Państwa. Zapraszam na przegląd wszystkich najważniejszych informacji i świeże komentarze do tychże informacji. Ze mną w studio Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika Sieci. Witam serdecznie. Kłaniam się. Który wrócił właśnie z Paryża, gdzie minister Antoni Macierewicz rozmawiał o dozbrojeniu, można tak to nazwać, naszej marynarki wojennej. No, można powiedzieć nawet jakiejś formie odbudowy marynarki wojennej. Ale wizyta ta była bardzo ciekawa. Ja do tej pory nie miałem okazji brać udziału w wizytach Ministerstwa Obrony Narodowej za granicą, a teraz po raz pierwszy przyjrzałem się, jak wygląda taka wizyta i jak wygląda praca ministra podczas takiej wizyty. I powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem. Mianowicie wszystko było według określonego czasu, punktualnie na miejscu. Każdą praktycznie informację, którą minister przekazywał mediom, czy jego biuro przekazywało mediom, czy jego ludzie przekazywali mediom, była przez niego osobiście sprawdzana. Francuzi również pokazali, że potrafią zorganizować taką wizytę. Wystawili kompanię honorową. Wyczuwało się w powietrzu bardzo miłą atmosferę, szczególnie ze strony Francuzów. Czyli to nie jest tak, że po sytuacji z Karakalami jesteśmy w stanie kłótni z Francuzami, zwłaszcza jeśli chodzi o resorty obrony obu państw. Jeszcze bym dokończył tamtą myśl, zaraz do tego przejdę. Również konferencje prasowe robiły wrażenie, bowiem minister był na nie w 100% przygotowany, odpowiadał tak, jak było. Jednym słowem mogę podsumować tę wizytę, że inni ministrowie mogliby się od ministra Macierewicza uczyć pracy, to raz, a dwa, że te wszystkie zarzuty, które są wobec niego, wydają się być zarzutami po tym, co obserwowałem na własne oczy, nie dość, że chybionymi, to po prostu robionymi celowo w celach propagandowych. Mhm. I teraz wracając do następnego tematu. Jak tam było? To przypomnijmy, co powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Najpierw do celu wizyty, czyli on tutaj zaznaczył, chcemy ten kontrakt zawrzeć jak najszybciej, a najlepiej jeszcze w tym roku. Na pewno siłą oferty francuskiej jest integracja rakiet manewrujących z okrętem podwodnym i to w ramach jednego kontraktu. Czyli będziemy kupowali od Francji i okręty, i rakiety? Czy będziemy, to jeszcze nie wiadomo, ale w każdym razie wygląda na to, że wszystko jest na najlepszej drodze. Ja bym to opisał w kontekście kontraktu na Karakale, który siłą rzeczy nie mógł być zrealizowany. I po tym kontrakcie opinia publiczna odniosła wrażenie, jakoby pomiędzy nami a Francją nastąpił bardzo poważny zgrzyt i stosunki się mocno pogorszyły. Do tego doszły wypowiedzi Macrona, już nie w kontekście Karakali, ale w kontekście zmian przepisów prawa w Polsce dotyczących reformy sądownictwa. Jednym słowem, wydawać by się mogło, że ta atmosfera jest fatalna. Natomiast sam kontrakt, co do tej pory było tajemnicą, będzie miał wysokość rzędu około 10 miliardów złotych. To wbrew pozorom cele, które ten kontrakt ma osiągnąć, to nie jest dużo pieniędzy. Oprócz różnych rodzajów uzbrojenia dla marynarki wojennej, bo należy ten kontrakt rozpatrywać w kontekście no jakiejś rozbudowy marynarki wojennej naszej, aczkolwiek rozbudowy niezbędnej, to kontrakt ten ma zasadniczy cel. To jest kupno okrętów podwodnych łącznie z pociskami manewrującymi. Do czego to służy? Otóż okręt podwodny ma tę zaletę, że może się ukryć, chowa się pod wodę i mimo że Bałtyk jest morzem płytkim, okręt podwodny na Bałtyku jest trudniej wykrywalny niż na przykład na Oceanie Atlantyckim z racji tego, że jest pofałdowane dno i teraz te sondy, sonary, które go wykrywają, odbijają się od dna i mają duże różnice poziomu, w związku z tym trudno jest ten okręt wykryć. Jednym słowem, do tego dochodzi mętna woda. Okręt takiej klasy średniej, jaki jest planowany dla polskiej marynarki wojennej, czyli typu Skorpen, absolutnie do tego celu wystarcza. Ale ten okręt musi być uzbrojony i do tego służą właśnie pociski rakietowe samosterujące. To jest najbardziej skuteczna broń w tej chwili, może Ziemia.
I takie pociski to są odpowiednikiem amerykańskich tomahawków. Jednak amerykańskie tomahawki używane zawsze przed każdą większą bitwą, każdą większą wojną i bitwą nawet też, nie są na sprzedaż. Po prostu Amerykanie założyli embargo na te technologie i nie chcą się ich na razie pozbywać. A jedynym porównywalnym pociskiem klasy Tomahawk jest właśnie francuski NCM firmy MDBA, w której zresztą wczoraj minister Macierewicz był osobiście i toczył negocjacje najprawdopodobniej na temat ceny całości, czyli tego kompletu. Trzy, cztery okręty podwodne plus pociski manewrujące. Rozmowy ministra obrony narodowej dotyczyły także stosunków gospodarczych w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego z Francją. I tutaj pojawia się znowuż to pytanie o Caracale. Czy Francja już nam to wybaczyła? Ta sprawa jest załatwiona? No, z siłą rzeczy nie miała innego wyjścia, bowiem stało się to, co się stało, ale w tej chwili wyjście właśnie z kontraktem, z propozycjami zakupu okrętów podwodnych plus pocisków manewrujących w tej pierwszej fazie, no jest dla Francuzów niemałą rzeczą. Samo przygotowanie wizyty ze strony francuskiej, powitanie ministra przed Ministerstwem Obrony, ranga, którą Francuzi nadali tej wizycie, która oczywiście nie jest porównywalna z wizytą prezydenta Donalda Trumpa we Francji, ale też umówmy się, że nie jest to prezydent, tylko reprezentant, szef resortu obrony. W związku z tym była adekwatna i toczyła się w bardzo dobrej atmosferze, do tego stopnia, że nieoficjalnie mówi się nawet, że ten kontrakt ma no bardzo wysokie szanse realizacji, czyli podpisania, nawet jeszcze w tym roku. Co mówiła odpowiednik pana ministra Antoniego Macierewicza we Francji? Pani minister, odpowiednik właśnie naszego szefa resortu obrony, przede wszystkim bardzo miło powitała pana Macierewicza przed Ministerstwem Obrony. Po czym miał miejsce podczas tych rozmów na wstępie, miało miejsce pewne oświadczenie ministra Macierewicza. I to było dość ciekawe, do tej pory o tym jeszcze chyba nikt nie powiedział. Ja dowiedziałem się dopiero już post factum, w momencie, kiedy wracaliśmy już samolotem do Warszawy. Minister Macierewicz jasno i precyzyjnie wyraził swoją opinię na temat wypowiedzi Macrona o Polsce, tych ostatnich wypowiedzi Macrona. I stwierdził, że większość Polaków nie rozumie, czuje się urażona tymi słowami, a potem przeszedł do swojej własnej osoby i stwierdził, mówiąc wprost, pani minister Francji, że był długoletnim bojownikiem w czasach jeszcze komunistycznych walki o prawa obywatelskie i o demokrację i zarzucanie rządowi PiS-u, w którym są tacy ludzie właśnie jak on, jest, delikatnie mówiąc, co najmniej nietaktem i jest to niedopuszczalne, bowiem naszym celem są poprawne stosunki i dobre stosunki, zarówno polityczne, jak i gospodarcze. Pani, i co na minister, to pani minister? Pani minister była na początku wstrzymała oddech, po czym według relacji odpowiedziała, że tak, naszym celem są też dobre stosunki, zarówno polityczne, jak i gospodarcze. Dalej negocjacje trwały już. No właśnie, czyli ministrowie obrony narodowej obu krajów mogą się lepiej, ładniej dogadać, porozumieć także w kwestii gospodarczej, co bardzo ważne. Ja bym traktował tę wizytę jako pewien taki papierek lakmusowy stosunków polsko-francuskich. I podejrzewam, bowiem oczywiście o tej wypowiedzi ministra Macierewicza prezydent Francji został na pewno poinformowany zaraz po skończeniu rozmów. Podejrzewam, że tutaj być może nastąpi pewne zastanowienie się, pewna refleksja ze strony prezydenta Macron na temat następnych wypowiedzi o Polsce w kontekście właśnie kontraktu zbrojeniowego, który wydaje się być zapięty. Jednym słowem, pieczemy tutaj dwa zające na jednym ogniu. Mianowicie, po pierwsze, jest to korzystny kontrakt dla marynarki wojennej, a drugie, poprawa stosunków politycznych
pomiędzy naszymi dwoma krajami. Zresztą już nawet historycznie, do tego też można nawiązać, Polska i Francja tradycyjnie miała bardzo dobre stosunki. Na przykład taką ciekawostką jest symboliczny gabinet generała Sikorskiego w polskiej ambasadzie w Paryżu, która to polska ambasada w Paryżu mieści się w hotelu Monaco, hotel, czyli po francusku właśnie to pałac jest, i to jest najbardziej taka wyeksponowana z punktu widzenia estetyki najpiękniejsza polska ambasada na całym świecie. Bardzo bogate wnętrza, jak to w pałacu, wiele dzieł sztuki, i właśnie tam jest gabinet generała Sikorskiego w niezmienionej formie od czasu, kiedy tam ostatni raz urzędował, mianowicie w 1940 roku, kiedy była tam siedziba rządu polskiego. Mm-hmm. I jak gdyby ten gabinet jest w pewnym sensie tym symbolem tych dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Polską a Francją, które ostatnio może z punktu widzenia, czy z powodu wypowiedzi prezydenta Macrona właśnie mogły być postrzegane nie najlepsze, ale dalekie są od tego, od tej histerii opozycji, która uważa, że myśmy już nie mamy żadnych sojuszników, jesteśmy sami. Pokazuje, że rzeczywistość pokazuje, że jest to troszeczkę inaczej, aniżeli by chciała albo życzyła sobie tego opozycja. Ważniejsze, że lepiej. Andrzej Rafał Potocki, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu za uwagę. Za chwilę wracamy po krótkiej przerwie. Naszym gościem będzie Janusz Szewczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości.